Despel. Ze studia S3 melduje się Roch Siciński i witam serdecznie radiosłuchaczy, kłaniam się internautom śledzącym transmisję online i oczywiście publiczność zgromadzoną w studiu S3. Witam bardzo serdecznie. Przed nami koncert kwintetu Super Minimalizm, którego liderem jest Stefan Raczkowski. Bardzo cieszymy się, że dotarli Państwo do studia. Nie tylko dlatego, że w ostatnich godzinach pół Warszawy zaskoczyła pogoda, ale przede wszystkim dlatego, że Państwa obecność traktujemy niejako jako obdarzenie nas, organizatorów cyklu Jazz.pl, zaufaniem. No bo jak nazwać to inaczej, skoro przybyli Państwo na koncert zespołu, którego nie mogli Państwo usłyszeć na antenie. Powód jest prozaiczny. Super Minimalizm nie nagrał jeszcze swojej pierwszej płyty. Ba, dzisiejszy koncert będzie pierwszym takim pełnowymiarowym koncertem z repertuarem autorskim stworzonym przez Stefana Raczkowskiego. No ale może nasunąć się pytanie, jak to się stało, że my Stefanowi Raczkowskiemu zaufaliśmy. No odpowiedź jest bardzo prosta. Akurat my słyszeliśmy Super Minimalizm, choć w mniejszym repertuarowo obszarze, czy to na przesłuchaniach konkursowych, czy na showcase'ach organizowanych dla dziennikarzy i promotorów. No i naszym zdaniem kompozycje, które słyszeliśmy, są niezwykle ciekawe, a mówiąc innymi słowy, Stefan Raczkowski jest muzykiem, który ma coś do powiedzenia i wie, jak to zrobić. No to obowiązkiem radia jest dotrzeć z tą muzyką do Państwa. My poczuliśmy się w obowiązku, żeby te kompozycje do Państwa dotarły, a teraz jesteśmy niezwykle ciekawi, jakie Państwo przyjmą. Na scenę zapraszam kwintet Super Minimalizm. Marcin Elszkowski zagra na trąbce, duże brawa. Robert Wypasek na saksofonie tenorowym. Jakub Łępa na tenorze, sopranie i klarnecie basowym. Michał Awtyka na kontrabasie. Stefan Raczkowski na perkusji. Super Minimalizm. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj dla Państwa wystąpić. Dla nas jest to szczególny wieczór, szczególny koncert, ponieważ gramy dzisiaj premierę materiału, który docelowo planujemy zarejestrować i wydać w postaci albumu. Dlatego większość utworów, które dzisiaj zagramy, zabrzmią tak naprawdę na żywo po raz pierwszy. Będziemy grali moje kompozycje. Poza samą końcówką koncertu, o czym postaram się jeszcze wspomnieć w późniejszej części, swoje utwory lubię określać raczej dłuższymi tytułami. Zawsze liczę na to, że sprowokuje to pewną narrację. W mojej opinii idealną sytuacją jest, kiedy ta narracja wychodzi bezpośrednio od słuchacza jako takie dopowiedzenie.
Dlatego raczej powstrzymam się od tego, żeby opowiadać, o czym konkretnie jest ta muzyka. Myślę, że w ten sposób wpłynę na Państwa wyobraźnię trochę inaczej, niż po prostu narzucając swoją własną interpretację. Zaczęliśmy od dwóch utworów, które tematycznie są ze sobą zespojone. Dla mnie tworzą taki muzyczny dyptyk. Zdradzę tylko, że mówi on o pewnych sprzecznościach związanych z poczuciem własnej osobowości. Pierwszy utwór nazywał się I am your worst friend, czyli jestem twoim najgorszym przyjacielem. Natomiast drugi to But you are my favorite enemy, czyli ale ty jesteś moim ulubionym przeciwnikiem. Następnie będziemy kontynuować kompozycją Water, Gently Waving at Strangers, składającą się z części Waves oraz Funeral, po czym zagramy utwór Subtle Violence. Dziękujemy i życzymy miłego odbioru. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Słuchają Państwo premierowego koncertu kwintetu Super Minimalizm w ramach cyklu jazz.pl. To informacja szczególnie dla tych z Państwa, którzy przed radioodbiornikami. Mogą Państwo zostać z nami jeszcze przez 5 minut do godziny 19, ale mogą Państwo zostać z nami dłużej. Wystarczy znaleźć gdzieś internetoodbiornik i włączyć radiową dwójkę na kanale YouTube albo na dwójkowym Facebooku. Tam również transmisja wideo z tego koncertu. Marcin Elszkowski, trąbka, duże brawa. Robert Wypasek, saksofon tenorowy. Jakub Łępa, tenor, bas klarnet, sopran. Michał Awtyka, kontrabas. Stefan Raczkowski, perkusja. Zaraz kontynuujemy to wydarzenie, ale wiem, że zanim, mówiąc kolokwialnie, zejdziemy z anteny, jeszcze Stefan Raczkowski chciałby słów kilka przed kolejnymi kompozycjami. Raz jeszcze duże brawa, Super Minimalizm. Dziękuję bardzo. Postaram się w takim razie streścić. W tym miejscu bardzo chciałbym podziękować Polskiemu Radiu za możliwość wystąpienia tutaj. Szczególne podziękowania dla Rocha Sicińskiego za zaproszenie nas i za zaufanie. Przy okazji chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić moją rodzinę, która zapewne teraz słucha nas na kanale swojego ulubionego radia i podziękować im za bezgraniczne wsparcie na każdym etapie mojej muzycznej ścieżki. A będąc przy tym temacie wdzięczności, chciałem też podziękować oczywiście moim przyjaciołom, wspaniałym muzykom. Nie będę ich przedstawiał po kolei, bo przed chwilą już było to zrobione, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że w ostatnim czasie otrzymałem od nich ogromne pokłady zrozumienia i cierpliwości, także poproszę o brawa jeszcze dla nich. Zagramy kompozycję Coldly Calculated Love, po czym pożegnamy się z Państwem utworem o wymownym tytule Farewell, do którego dołączymy kompozycję mojego brata Franciszka Raczkowskiego o nazwie Magnets. Dziękujemy i zapraszamy do odsłuchu. Thank you.
Kwintet Super Minimalizm. Pytanie do Państwa, czy jeszcze może trochę? Stefan Raczkowski i jego kwintet Super Minimalizm. Coś słyszeliśmy, że być może zupełnie nieoczekiwany bis. Duże brawa dla tego kwintetu. Dziękujemy bardzo. Pozwolimy sobie w takim razie zagrać jeszcze jedną kompozycję. Tym razem jest to utwór Michała pod tytułem Jaszczur spod znaku pandy. Spod znaku panny, przepraszam.
Jaszczur spod znaku Panny Pandy na koniec od zespołu Super Minimalizm. Leszek Kamiński i Remierz Hędzel dbali o jakość transmisji i dźwięku. A pomysłodawczynią koncertów z cyklu JazzPL jest Małgorzata Małaszko, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Drodzy Państwo, dwa drobne ogłoszenia na przyszłość. Za tydzień Piotr Matusik i jego trio właśnie tu w studiu S3. To będzie koncert numer 98 w naszym cyklu, więc nie jest tajemnicą, że zbliżamy się do setki. Ten jubileuszowy wieczór będzie nieco inny niż zwykle. Po pierwsze, odbędzie się nie tutaj, tylko obok, po drugiej stronie korytarza w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Z przyczyny prostej, liczba artystów jest na tyle duża, że nie zmieściliby się tu. Druga ważna informacja, odbędzie się on w sobotę, a nie w piątek, więc 25 lutego. Oczywiście jeszcze dwa piątkowe koncerty nas dzielą od tego wydarzenia, ale już Państwu mówię, aby zarezerwować czas w kalendarzu. Wiele więcej zdradzić w tej chwili nie mogę. Może powiem tak zupełnie między nami tu w studiu S3, że powróci pewien kultowy zespół, który przed laty istniał, koncertował i nagrywał w murach Polskiego Radia, ale także na najważniejszych festiwalach w całym kraju. No a skoro Państwo wiedzą, że to zespół radiowy i że zespół tak liczny, to myślę, że część z Państwa już wie, o jaką legendę chodzi. Ona powróci 25 lutego. Za dziś serdecznie dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Roch Siciński, do usłyszenia.